Siemanko, cześć, witajcie, z tej strony Agromax YouTube, a dzisiaj mamy 29 września, około godziny 15.30. No i dziś taki wielki powrót na YouTube'a, gdyż wczoraj dotarła do mnie kamera. Jak się okazało, kamera nie była tutaj niczemu winna, tylko mikroSD-ówka, która, że tak powiem, się skończyła i po prostu już, jak to mogę powiedzieć, no kamera przez nią szwankowała. I kupiłem dzisiaj nową mikroSD-ówkę. No i zaczynamy dalej z vlogami. Ile się uda nagrać, tyle nagram, zobaczymy co będzie. Dzisiaj jest, jak widzicie, akcja kiszonka z kukurydzy na 3 zestawy. Tutaj ja wożę swoim Ursusem. Tutaj znajomy Zetorem 8045 Chrzestnego. Doładował fes. No i Chrzestny za sterami sieczkarni Z350x3. No i oczywiście sąsiad jeszcze wozi swoją 60 i przyczepą Chrzestnego. Ja wożę swoją i swoim dzielnikiem. Jest również brat, ale on na pryzmie ugniata Zetorem, gdyż ja ugniatałem, ale, że tak powiem, no już mi się po prostu nie za bardzo chciało, tylko chciałem po prostu coś nagrać, żeby w końcu coś już było na tego YouTube'a, jakiś nowy vlog czy coś. No i postanowiłem, że powożę trochę, a brat sobie tam będzie ugniatał. Wejdę trochę na sieczkarnię, pokażę wam co i jak. Bardzo głośno, jednak nie da się nic powiedzieć. No cóż, sieczkarnia chodzi. Silnik Jelcza ładnie chodzi. To. Chociaż jest pompa do remontu już, bo jak sami widzicie, trochę ciężej, kopci już nie ma siły. Ale no cóż, nie ma na razie zabawy z tym, gdyż przez ostatnie dni, no zresztą już nie tylko przez ostatnie dni, tylko już cały czas wcześniej padał deszcz. Nie dało się nic zrobić w polu. My jakoś cudem przed tymi deszczami wzięliśmy i skosiliśmy kukurydzę. Powiem wam, że szkoda, że się nie udało mi nagrać tam, gdyż no po deszczu też kosiliśmy i mieliśmy naprawdę zarąbiste akcje, gdyż było błoto, tam brat nieźle 80 szalał, ja Zetorem sobie trochę, że tak powiem, w błocie poszalałem, a to tą 40 bez kabiny, no było naprawdę fajnie. To znowu było wyciąganie, ciąganie się, bo ciągnik nie mógł zapalić, no cudawianki. No cóż, no szkoda, nie udało się, no kamera akurat, myślałem, że akurat kamera, a tu się okazało, że mikroSD, no cóż, no mój błąd. Ale no cóż, ja na to zrobię. Nic, wejdę do ciągnika, podjadę. Zresztą
jadą głośno, trzeba się trzeć. No ale cóż, no, trzeba robić, robić, a nie przyglądać się i nagrywać. Także teraz znowu od nowa będą vlogi. Będę nagrywał, co się tylko da. Także nagram też, jak tam orka, będziecie mogli sobie zobaczyć. Chociaż też nagrywałem telefonem, bo miałem nie nagrywać, ale nagram. Gdyż naprawdę były super akcje, gdyż Zetor, no, było mokro, nie dawał sobie rady po górach. Ciągle jakieś wpadki były, no. Może akurat zrobię z tego filmik i powiem. Kukurydzę kosimy od wczoraj. Na dodatek wczoraj mieliśmy problem z jej koszeniem. Też no nie dało się. Bo robimy na... tu jest ustawienie na grubą sieczkę i bardzo cienką sieczkę, gdzie nawet ziarna kukurydzy są rozpoławiane na pół. Tak jest cięta. Powiem wam, że no nie bardzo to chciało przez rurę lecieć, ale jakoś sobie poradziliśmy. No i jeszcze wczoraj stał się przypadek, gdyż zapaliła się sieczkarnia, dokładnie zapalił się silnik od sieczkarni, gdyż jak tu było koszone, nie wiem, czy na tym polu, czy na tamtym drugim, gdzie kukurydza. Nie pamiętam, bo to brat mi opowiadał. Kukurydza była sucha i leciało wszystko na silnik i te liście wszystkie suche, wszystko co poleciało, po prostu się zapaliły. No i silnik się zapalił. Brat, jak to powiedział, że wyleciał szybkość ciągnika, zgasił ciągnik, z pola zbierał ziemię i rzucał po silniku, żeby to ugasić. No, taka akcja to jeszcze pierwszy raz w życiu. Naprawdę nie wiedzieli, co robić, bo no, po takiej sytuacji, no to wiadomo, no, jakby sieczkarnia się zapaliła albo spaliła, no to jest naprawdę, no, wielka szkoda. No ale na szczęście udało im się ugasić. Następnym razem wzięli gaśnicę już, bo nie było. No i też rydel w razie czego, żeby było też gaśnie, aby gaśnica nic nie dała, no. Żeby ziemią rzucać. Nawet wodę. Się stać. Chwila czasu i po wszystko. Podoba, czy chcecie więcej, cokolwiek, żeby był komentarz. Jeśli
możecie to udostępnić gdzieś. Udostępnijcie gdzieś coś tego vloga, gdyż po prostu bym ruszył. Bym ruszył do nagrywania, taką motywację dajcie. No gdyż ta przerwa trochę mnie zleniwiła, no nie powiem, że nie. Coś się stało. Dlatego też, jeśli możecie, łapkujcie, komentujcie, udostępniajcie tego vloga, żebym mógł ruszyć z kolejnymi vlogami konkretnymi. Jak kosiliśmy u nas, to łańcuchy tutaj przy jederze były wymieniane. Wymienialiśmy. Filtry były wymieniane, paliwa, różne takie duperelki. Teraz myślimy nad dmuchawą. Dmuchawą do ruły, żeby to po prostu ta masa lepiej leciała. Żeby ta masa lepiej leciała, dlatego też może ktoś z tutaj z oglądających mnie teraz posiada w swojej sieczkarni jakąś dmuchawę czy coś takiego, żeby po prostu czy da się to gdzieś kupić, albo nie wiem, żeby ta masa szybciej jakoś leciała, nie stawała po prostu w rurze, bo no jak jest cienka sieczka, to naprawdę to sami sobie zobaczcie. No. Stało się coś? No bo rowerę stało, nic nie ma, to schodzi za to, nie wiem. Aha. No cóż, zawsze coś.
do tej sierżkarni najlepszy byłby kemper. Albo jakaś przystawka taka rzędowa. Ale no powiem tak, jak rozglądaliśmy się, żeby kupić, to ceny są naprawdę piękne. Dlatego też no nie zdecydowaliśmy się, choć szukaliśmy, patrzyliśmy, ale po cenach zrezygnowaliśmy. Ojejku. Jest godzina 15:46, kurde. Już byśmy skończyli ten kawałek, brali się za następny, no ale cóż.